Polskiego Radia. Scena poezji. Zbigniew Herbert. Powrót pana Cogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Tyle cudów w życiu pana Cogito, kaprysów fortuny, olśnień i upadków, więc chyba wieczność będzie miał gorzką, bez podróży, przyjaciół, książek. Za to pod dostatkiem czasu, jak chory na płuca, jak cesarz na wygnaniu. Pewnie będzie zamiatał wielki plac czyśćca lub nudził się przed lustrem opuszczonej golarni, bez pióra, inkaustu, pergaminu, bez wspomnień dzieciństwa, historii powszechnej, atlasu ptaków. Podobnie jak inni będzie uczęszczał na kursy tępienia ziemskich nawyków. Komisja werbunkowa pracuje bardzo dokładnie. Trzebi ostatki zmysłów kandydatów do raju. Pan Cogito będzie się bronił. Stawi zaciekły opór. Najłatwiej odda swój węch. Używał go z umiarem, nigdy nikogo nie tropił. Także odda bez żalu smak jadła i smak głodu. Na stole komisji werbunkowej złoży płatki uszu. W doczesnym życiu był melomanem ciszy. Będzie tylko tłumaczył surowym aniołom, że wzrok i dotyk nie chcą go opuścić, że czuje jeszcze w ciele wszystkie ziemskie ciernie, drzazgi, pieszczoty, płomień, bicze morza, że wciąż jeszcze widzi sosnę na stoku góry, siedem lichtarzy jutrzni, kamień z sinymi żyłami. Podda się wszystkim torturom łagodnej perswazji, ale do końca będzie bronił wspaniałego odczuwania bólu. I paru wyblakłych obrazów na dnie spalonego oka. Kto wie, może uda się przekonać aniołów, że jest niezdolny do służby niebieskiej i pozwolą mu wrócić przez zarosłą ścieżkę nad brzeg Białego Morza do groty początku. Tyle książek, słowników, opasłe encyklopedie, ale nie ma kto poradzić. Zbadano słońce, księżyc, gwiazdy, zgubiono mnie. Moja dusza odmawia pociechy, wiedzy. Wędruję tedy nocą po drogach ojców. I oto miasteczko Bracław wśród czarnych słoneczników. To miejsce, które opuściliśmy. To miejsce, które krzyczy. Jest szabas. Jak zawsze w szabas ukazuje się nowe niebo. Szukam ciebie! Rabi! Nie ma go tutaj, mówią hasydzi. Jest w świecie Szeolu. Miał piękną śmierć, mówią hasydzi. Bardzo piękną, tak jakby przeszedł z jednego kąta do drugiego kąta, cały czarny, w ręku miał torę płonącą. Szukam cię, Rami, za którym firmamentem ukryłeś mądre ucho. Boli mnie serce,
może by mi poradził rabi Nachman. Ale jak mam go znaleźć wśród tylu popiołu? Nie mogę przypomnieć sobie jego twarzy, twarzy pana od przyrody. Stawał wysoko nade mną, na długich rozstawionych nogach. Widziałem złoty łańcuszek, popielaty surdut i chudą szyję, do której przyszpilony był nieżywy krawat. On pierwszy pokazał nam nogę zdechłej żaby, która dotykana igłą gwałtownie się kurczy. On nas wprowadził przez złoty binokular w intymne życie naszego pradziadka, Pantofelka. On przyniósł ciemne ziarno i powiedział: sporyż. Z jego namowy w 10 roku życia zostałem ojcem. Gdy po napiętym oczekiwaniu z kasztana zanurzonego w wodzie ukazał się żółty kielek i wszystko rozśpiewało się wokoło. W 2 roku wojny zabili pana od przyrody, łobuzy od historii. Jeśli poszedł do nieba, może chodzi teraz na długich promieniach, odzianych w szare pończochy, z ogromną siatką i zieloną skrzynką wesoło dyndającą z tyłu. Ale jeśli nie poszedł do góry, kiedy na leśnej ścieżce spotykam żuka, który gramoli się na kopiec piasku, podchodzę, szastam nogami i mówię: dzień dobry, panie profesorze, pozwoli pan, że mu pomogę. Przenoszę go delikatnie i długo za nim patrzę, aż ginie w ciemnym pokoju profesorskim na końcu korytarza liści. Pan Kogito czyta gazetę. Na pierwszej stronie meldunki o zabiciu 120 żołnierzy. Wojna trwała długo, można się przyzwyczaić. Tuż obok doniesienie o sensacyjnej zbrodni z portretem mordercy. Oko pana Kogito przesuwa się obojętnie po żołnierskiej hekatombie, aby zagłębić się z lubością w opis codziennej makabry. 30-letni robotnik rolny pod wpływem nerwowej depresji zabił swą żonę i dwoje małych dzieci. Podano dokładnie przebieg morderstwa, położenie ciał i inne szczegóły. 120 poległych daremnie szukać na mapie. Zbyt wielka odległość pokrywa ich jak dżungla. Nie przemawiają do wyobraźni. Jest ich za dużo. Cyfra zero na końcu przemienia ich w abstrakcję. Temat do rozmyślania. Arytmetyka współczucia. Pan Kogito obserwuje zmarłego przyjaciela. Oddychał ciężko. Kryzys miał nastąpić w nocy. Była 12 w południe. Pan Kogito wyszedł na korytarz zapalić papierosa. Przedtem poprawił poduszkę i uśmiechnął się do przyjaciela.
oddychał ciężko. Na kołdrze poruszały się jego palce. Kiedy powrócił, nie zastał już przyjaciela. Na jego miejscu leżało coś innego, z przekrzywioną głową i wytrzeszczonymi oczami. Normalna krzątanina, przybiegł lekarz, wbił strzykawkę, która napełniła się ciemną krwią. Pan Kogito zaczekał jeszcze chwilę, wpatrywał się w to, co zostało. Było puste, jak worek. Kurczyło się coraz bardziej, ściskane niewidzialnymi kleszczami, miażdżone innym czasem. Gdyby obrócił się w kamień, w ciężką rzeźbę z marmuru, obojętną i godną, jakaż byłaby ulga. Leżał na wąskim przylądku zniszczenia, oderwany od pnia, porzucony jak kokon. Obiad, talerze dzwoniły na anioł pański. Aniołowie nie schodzili z góry. Upaniszady pocieszały, kiedy mowa jego wejdzie w myśl, myśl w oddech, oddech w żar, żar w najwyższe bóstwo, wtedy już poznać nie może. Więc nie mógł poznać i był nieprzenikniony z węzełkiem zgrzebnej tajemnicy u wrót doliny. Pan Kogito opowiada o kuszeniu Spinozy. Baruch Spinoza z Amsterdamu zapragnął dosięgnąć Boga. Szlifując na strychu soczewki, przebił nagle zasłonę i stanął twarzą w twarz. Mówił długo, a gdy tak mówił, rozszerzał się umysł jego i dusza jego. Zadawał pytania na temat natury człowieka. Bóg gładził roztargniony brodę. Pytał o pierwszą przyczynę. Bóg patrzył w nieskończoność. Pytał o przyczynę ostateczną. Bóg łamał palce, chrząkał. Kiedy Spinoza zamilkł, rzecze Bóg. Mówisz ładnie, Baruch. Lubię twoją geometryczną łacinę, a także jasną składnię, symetrię wywodów. Pomówmy jednak o rzeczach naprawdę wielkich. Popatrz na twoje ręce, pokaleczone i drżące. Niszczysz oczy w ciemnościach, odżywiasz się źle, odziewasz nędznie. Kup nowy dom. Wybacz weneckim lustrom, że powtarzają powierzchnię. Wybacz kwiatom we włosach, pijackiej piosence. Dbaj o dochody, jak twój kolega Kartezjusz. Bądź przebiegły, jak Erasm. Poświęć traktat Ludwikowi XIV i tak go nie przeczyta. Uciszaj racjonalną furię. Upadną od niej trony i zczernieją gwiazdy. Pomyśl o kobiecie, która da ci dziecko. Widzisz, Baruch, mówimy o rzeczach wielkich. Chcę być kochany przez nieuczonych i gwałtownych. Są to jedyni, którzy naprawdę mnie łakną. Teraz zasłona opada. Spinoza zostaje sam. Nie widzi złotego obłoku. Światła na wysokościach, widzi ciemność.
Słyszy skrzypienie schodów. Kroki schodzące w dół. Apollo i Marsjasz. Właściwy pojedynek Apollona z Marsjaszem, słuch absolutny kontra ogromna skala, odbywa się pod wieczór, gdy, jak już wiemy, sędziowie przyznali zwycięstwo Bogu. Mocno przywiązany do drzewa, dokładnie odarty ze skóry, Marsjasz krzyczy. Zanim krzyk dojdzie do jego wysokich uszu, wypoczywa w cieniu tego krzyku. Strząsany dreszczem obrzydzenia, Apollo czyści swój instrument. Tylko z pozoru głos Marsjasza jest monotonny i składa się z jednej samogłoski. W istocie opowiada Marsjasz nieprzebrane bogactwo swego ciała, łyse góry wątroby, pokarmów białe wąwozy, szumiące lasy płuc, słodkie pagórki mięśni, stawy, żółć, krew i dreszcze, zimowy wiatr kości nad solą pamięci. Strząsany dreszczem obrzydzenia, Apollo czyści swój instrument. Teraz do chóru przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza. W zasadzie to samo, tylko głębsze, z dodatkiem rdzy. To już jest ponad wytrzymałość Boga o nerwach z tworzyw sztucznych. Żwirową aleją wysadzaną bukszpanem odchodzi zwycięzca, zastanawiając się, czy z wycia Marsjasza nie powstanie z czasem nowa gałąź sztuki, powiedzmy konkretnej. Nagle pod nogi upada mu skamieniały słowik. Odwraca głowę i widzi, że drzewo, do którego przywiązany był Marsjasz, jest siwe. Zupełnie. Najniższy krąg piekła. Wbrew powszechnej opinii nie zamieszkują go ani despoci, ani matkobójcy, ani także ci, którzy chodzą za ciałem innych. Jest to azyl artystów, pełen luster, instrumentów i obrazów. Na pierwszy rzut oka najbardziej komfortowy oddział infernalny, bez smoły, ognia i tortur fizycznych. Cały rok odbywają się tu konkursy, festiwale i koncerty. Nie ma pełni sezonu. Pełnia jest permanentna i niemal absolutna. Co kwartał powstają nowe kierunki i nic, jak się zdaje, nie jest w stanie zahamować triumfalnego pochodu awangardy. Belzebub kocha sztukę. Chełpi się, że jego chóry, jego poeci i jego malarze przewyższają już prawie niebieskich. Kto ma lepszą sztukę, ma lepszy rząd. To jasne. Niedługo będą się mogli zmierzyć na festiwalu dwóch światów. I wtedy zobaczymy, co zostanie z Dantego, Fra Angelico i Bacha. Belzebub popiera sztukę, zapewnia swym artystom spokój, dobre wyżywienie i absolutną izolację od piekielnego życia. Idź, dokąd poszli tamci,
do ciemnego kresu, po złote runy nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie, jak może, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej, oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz, powtarzaj: zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się oschłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. Nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda. Obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Stworzyłeś świat piękny i bardzo różny, a także za to, że pozwoliłeś mi
w niewyczerpanej dobroci twojej być w miejscach, które nie były miejscami mojej codziennej udręki. Że nocą w Tarquinii leżałem na placu przy studni i spisz rozkołysany obwieszczał zwierzy twój gniew lub wybaczenie. A mały osioł na wyspie Korkyra śpiewał mi ze swoich niepojętych miechów płuc melancholię krajobrazu. I w brzydkim mieście Manchester odkryłem ludzi dobrych i rozumnych. Natura powtarzała swoje mądre tautologie. Las był lasem, morze morzem, skała skałą. Gwiazdy krążyły i było jak być powinno. Jovis omnia plena. Wybacz, że myślałem tylko o sobie, gdy życie innych okrutnie nieodwracalne krążyło wokół mnie, jak wielki astrologiczny zegar u świętego Piotra w Bowie. Że byłem leniwy, roztargniony, zbyt ostrożny w labiryntach i grotach. A także wybacz, że nie walczyłem jak Lord Byron o szczęście ludów podbitych i oglądałem tylko wschody księżyca i muzea. Pozwól, o panie, abym nie myślał o moich wodnistookich, szarych, niemądrych prześladowcach, kiedy słońce schodzi w morze jońskie, prawdziwie nieopisane. Żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia. A nade wszystko, żebym był pokorny. To znaczy ten, który pragnie źródła. Dziękuję ci, panie, że stworzyłeś świat piękny i różny. A jeśli jest to twoje uwodzenie, jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia. W cyklu Scena Poezji Teatr Polskiego Radia przedstawił wiersze Zbigniewa Herberta w reżyserii i wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza. Wiersz Przesłanie z muzyką Mariana Szałkowskiego zaśpiewała Olga Sawicka. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski.